Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Need for Speed Underground. Moi drodzy, zgodnie z obietnicą i zgodnie z tym, co mówiłem, na początku tego odcinka chciałbym zmienić furkę, zmienić naszego bladego Pumexa na nową maszynę, bo na to już wydaje mi się, że czas najwyższy. I moi drodzy, bardzo mocno wpadła mi w oczko właśnie ta Mitsubishi Eclipse, więc no... Niestety blady Pumek się zrobił jej swoje, byłeś świetną maszyną, naprawdę świetnie się tobą jeździło, no ale niestety no, żadna fura nie jest niezastąpiona, chyba że moja pszczółka. Tak więc moi drodzy, żeby nie przedłużać, kupujemy Mitsubishi. Tak, oczywiście, tak, chcę sprzedać swój samochód stary i kupić nowy, okej. No i moi drodzy, czas przejść do tuningu, przede wszystkim zmienimy mu najpierw kolorek. Tak, ale chciałbym zmienić nie błyszczący, tylko na przykład metalik. Nie, nie. Żółty też nie, taki brzydki kolor. O, ale ty to jesteś piękny. Dawaj go. Dobra, mamy kolorek. Co by tu dalej zmienić? Felgi zostawiałem, bo są przekozackie. Spoiler, tak samo. Części silnika na czerwono. A może zróbmy? Dobra. Zaciski hamulców. A może ten taki bardziej czerwieńszy? Pięknie to się komponuje. Końcówkę wydechu zostawmy w tym samym kolorze. Winyle. Ten bym chciał wywalić całkowicie. I sobie sprawi na przykład unikalny jakiś. Mamy coś? Ta róża, nie? Ale ta... O matko! Nie ma opcji. No to muszę mieć... O, ale ta fura teraz wygląda... Ja, no teraz jest przepięknie. Dobra, teraz jeszcze co bym chciał zmienić? Karoseria, przedni zderzak. Zróbmy mu może... Żeby miał logo Mitsubishi z przodu, nie? To weźmy ten, Aisa. No, laleczka. I zróbmy coś z tyłu jeszcze z tym zderzaczkiem. Który? Ten jest spoko, ale już jest zainstalowany, tak? Ten też jest fajny. Tego weźmy, jest troszeczkę prostszy. Taki bardziej przystępny. Okej. Progi. Progi. Te są świetne. Te też, które by tutaj te. One się tak fajnie wkomponowują. O, ale to jest super. A czekajcie, a ten poprzedni próg? Nie, te zostają. Jeszcze spoiler, poczekajcie. Który? Tylko tak, zmieńmy kamerkę. Jeszcze w ten Nate Dogg leci, to w ogóle, że jest taka nastrojowa muzyczka, że sztos. Tylko tak, żeby to było trochę widać bardziej. Może o, w ten sposób będzie super ujęcie. Albo tak, dobra. Ten nie, te się nie nadają, te są średnie. To czekajcie, najlepszy chyba będzie ten. Pięknie. Maskę chyba zostawiamy taką, jaka jest. Tu nic nie będziemy grzebać. Chociaż to też jest fajna. Ale zostawmy. No i moi drodzy, to będzie tyle. I moi drodzy, rzecz najważniejsza. Trzeba oczywiście nadać przydomek, czy też pseudo naszej furze. I teraz, żeby mi się przypomniało, jak się inaczej mówiło na kolor krwi. Na S coś. No, mów. Szkarłatny. O, na pewno będzie szkarłatny, ale co? Szkarłatny bąk, nie. Szkarłatna os, nie. Wiem, szkarłatny bzdzioch. To będzie super. Tak więc, moi drodzy, nasza Mitsubishi Eclipse, tak zwany szkarłatny bzdzioch. Wydaje mi się, że furka prezentuje się świetnie. Jeszcze z tym winylem to w ogóle super, z tą czachą. Tak więc co, moi drodzy, mapa wyścigów. No i czas wreszcie ochrzcić naszego szkarłatnego biździocha. Przyjacielska konkurencja. Stadion odwrócony, informacja o Joss. Ścigasz się z Jossem o 6 miejsce w rankingu toru. On jest dobrym kolesiem, ale nie... ulegnie ci tak łatwo. No zobaczymy, czy nie ulegnie tak łatwo. Czyli moi drodzy, już mamy szósteczkę na horyzoncie. Nieźle.
Tak więc, moi drodzy, przed nami dość sroga przeprawa, ponieważ jakby nie patrzę na szkarłatny bzioch, ma przed sobą cztery kółeczka, tak? Sam jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie. No, póki co furka zbiera się bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Tylko właśnie, czy nie stłamsi mnie nie tyle co trudność naszych przeciwników, tylko właśnie trudność, jeśli chodzi o ruch uliczny. Ale moi drodzy, o czym bym chciał teraz jeszcze pogadać w tym odcinku, żeby jakiś nowy temat ruszyć. Tak się właśnie zastanawiam, żeby to wszystko miało, wiecie, jakiś w miarę taki wyraz. Może, moi drodzy, byśmy pogadali jeszcze na temat właśnie tych takich dziecięcych marzeń, o których wspominałem. Powiem wam, że naprawdę człowiek był bardzo naiwny dla tego dzieciaka. Myślał, że jakieś tam Porsche, Ferrari, Lambo czy cokolwiek innego jest w jego zasięgu. Że jak człowiek pójdzie do pracy, to będzie miał tyle pieniążków, matko jedna, że sobie będzie mógł pozwolić na wszystko, tak? No ale jest to oczywiście jedno wielkie takie zaburzenie z dzieciństwa. Oj! Chociaż pewnie jest tam gdzieś grupka ludzi, którzy faktycznie te swoje marzenia spełnili. W sumie wydaje mi się, że człowiek nawet czasami żyje po to, żeby spełniać te swoje marzenia. Dobrze, za marzenia nie karają, ale chwileczkę, bo ja tutaj się rozgadałem, a tutaj ziomyś chce mi zrobić koło pióra. Ale powiem wam, że z tym winylem naprawdę ten winyl robi 3/4 roboty świetnie, się nasz bzdzioch prezentuje. Nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie będziemy mieli dostępne jakieś nowe lampy i tego typu rzeczy. No bo póki co gierka nam tak wszystko stopniuje i odblokowuje tak wszystko w miarę, tak wiecie, w miarę wolno. No ale wiadomo, że nie może gierka odkryć wszystkich swoich kart przed końcowymi etapami, bo to by zabiło nieco troszeczkę fan, o Jezu, z rozgrywki. I powiem wam, że już daje się odczuć zgoła inne sterowanie. Troszeczkę to autko jest... Przy braniu zakrętów naprawdę spisuje się znakomicie, ale zdawać by się mogło, że jest jakby nieco lżejszy od bladego Pumexa i od kumatego ropucha, tak mi się przynajmniej wydaje. I tak jakby momentami było nadsterowne, troszeczkę mu brakowało wagi, więc nie wiem, czy to jestem jakiś przewrażliwiony, czy faktycznie coś w tym jest. A ten ziomek, to jest dziołucha, Lola, która tańczy rock'n'rolla, chce z nami tutaj, widzę, zatańczy jakiegoś foxtrota czy innego mazura, ale mi się wydaje, że tak łatwo się nie poddam, bo póki co na razie skutecznie udaje mi się unikać zderzenia z innymi uczestnikami ruchu. Pytanie tylko, jak długo ta szczęśliwa passa będzie trwała. Mam nadzieję, że do końca wyścigu. Pasowałoby tak przejść na samym początku odcinka coś bez fejla. To by było fajne, to by była taka ciekawa odmiana. Oj. Pomalutku. To jest za takiego ostrego zakrętu jest nie sposób się wydostać, że tak powiem, spod tarapatu w postaci wpadnięcia na jakiegoś innego dziada. I już jestem niestety na drugiej lokacie. A to mi się nie za bardzo podoba. I teraz będziemy to nadrabiać ostro. Lub też, ostro, bo niestety poza wpadaniem na tych dziadów z tych ciężaróweczek, to jeszcze wpadam na rampy, na pobocze i rozbijam się o co tylko mogę. Nie wierzę, ja teraz muszę dawać restart. Jasny gwint. Ej, Quahodron, ty się, chłopie, kiedyś ogarniesz, czy nie? No i miałem taki dobry humorek, taki miał być dobry chrzest naszego tutaj szkarłatnego bzdziocha. Ale nie. Tak więc teraz będę robił brzydkie zagrywki. Koniec z miłym gościem. Więc jak ja nad tym busem przeleciałem, to ja nawet nie wiem. Tak więc Lola bardzo bym cię tu chciał podpuścić, żebyś tutaj mnie wyprzedziła. A ja już z tobą zrobię porządek, zapewniam. Wyprzedź mnie, zobacz, jak ja wolno jadę. I ledwo co przeleciałem nad tym mostkiem. Ale jej chyba też coś nie pykło. Widzicie, w ostatnim momencie coś skiepściłem i bieda, ale tutaj to auto jest strasznie sterowne, nie wiem, czy to przez te dziury, ale Pumexem się jeździło tutaj troszeczkę lepiej, ale zgoła Pumexem się gorzej brało zakręty. Tutaj to autko świetne, ma tendencję bardzo dobrą do brania zakrętów, tak jak nie widać tego na załączonym obrazku. Ale wracając do tych dziecięcych marzeń,
W sumie nawet jakbym na to nie patrzył, na to wszystko tak z perspektywy czasu, może i dobrze człowiek za dzieciaka nie miał internetu, bo to by dopiero zepsuło człowiekowi głowę, nie? Jeżeli kasety VHS z filmami mogły tak rozbudzić dziecięcą wyobraźnię, to co dopiero tak w pełni rozwinięty jak teraz internet, nie? Masakra, by człowiek się naoglądał tych samochodów za dużo chyba. I chyba w sumie nie tylko samochodów. Ta. Brawo, Quahodron, jesteś mistrzem kierownicy. O matko. I im bliżej właśnie końca wyścigu, tym mi gorzej idzie, nie? To jest właśnie najsłabsze. Dobra. My sobie z nią poradzimy. Tylko żeby... Nie, jest nas sterowne auto. Muszę chyba ja dociążyć jakoś. Ze dwa worki cementu sobie muszę wrzucić. Albo lepiej ze cztery, to będzie 100 kilo i będzie git. Dobra, spoko. A może to ja schudłem za kierownicą i dlatego jest tak nadsterowne autko? Coś może w tym być. Dobra. Czasami nawet nie trzeba hamować, tylko wystarczy zdjąć właśnie nogę z gazu. I on naprawdę świetnie bierze te zakręty, więc to będę musiał mieć na uwadze, ale nie w ten sposób. No i moi drodzy, zrobi się znowu nieciekawie. Ale chyba to zdążymy nadrobić. O matko, ale tu widzę, że AI kuleje mocno. Tak, karma wróciła. Tak, i zamiast być pierwszym, to jestem trzeci za karę. Świetnie. O matko. Ale dobra, mamy dwa kółka jeszcze do pykania. Może się uda to ogarnąć. Ale łatwo nie będzie. Na całe szczęście to nie jest wyścig sześciokrążeniowy, wtedy dopiero bym skis. Dobra, zmieszczę się. Ładnie się teraz zmieściłem. To było dobre. Oby tak dalej. I z tego co widzę, chyba fura jest ten. Ta Mitsubira, ten nasz szkarłatny bździow jest chyba pięciobiegowy. Też ciekawa rzecz. Oj. Widzicie, jak to jest, jak karma wraca. Jak się komuś chce zrobić na złość. O matko, ja chyba tego nie przejadę. Trudno będzie mi to nadrobić. Tak. Więcej takiej akcji. O matko, teraz naprawdę to może być walka o przetrwanie. Jasny, nie myślę, że cały odcinek się będę z tym dziadostwem męczył. Wychodzi na to, że tak. Jak tak będę jeździł. Mam 5 sekund nadrobienia. W jedno kółko. Czy to jest do podtrzymania, czy to jest do wykonania. Zaraz zobaczymy. Sprawdzimy. Mam przynajmniej taką nadzieję, że pójdzie to w miarę sprawnie. Aż tak dobrze szło za pierwszym razem, nie? Dobra, jedziemy, bo oni też chyba mają jakieś tam obsuwy. Coś dziwnie spowolnili. Jak ja to nadrobię, to naprawdę się chyba zrehabilituję za początek odcinka, nie? Dobra, to 3 razy sztuka. Jest prawie połowa odcinka, czujecie to? Jasny gwint. Dobra, mniejsza z tym, walę nitro, bo i tak mi się później to nie przyda. Do odcięcia. Na samym początku wyrobi sobie jak największą przewagę. Teraz, moi drodzy, muszę się mocno skupić. O matko, ale naprawdę jest słabo. Czemu ta... O Jezu. Co to się dzisiaj ze mną dzieje, nie? Ten odcinek jest do wyrzucenia, autentycznie. Absolutny brak skilla mnie dopada. Normalnie zły jestem na siebie. Dobra, spokojnie. Oni to jakoś dziwnie haltują, nie? Tak przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że oni są tacy tutaj spowolnieni. Ja się z nich śmieję, jestem spowolniony cały wyścig. Lol. Dobra. Jedź. Dziwne, że oni się jakoś nie rozbijają o te inne fury. To jest takie troszkę dziwne. Albo mają więcej szczęścia niż ja, albo więcej rozumu. Obstawiam tą drugą opcję. Przecież ja mam furę autentycznie lepszą. No ma lepsze osiągi mój szkarłatny tutaj bździoch. Dobra, wypad wreszcie. Dzięki. Mam nadzieję, że to mi pozwoli troszeczkę złapać oddechu. O matko, tak źle to chyba dawno nie było na początku odcinka. I jeszcze dodatkowo boli mnie to, że właśnie miał być to taki fajny, przyzwoity chrzest bojowy szkarłatnego bździocha, a tu nie, sorry Quahodron, nie ma tak lekko. Musisz się dziadego męczyć, właśnie tak jak teraz. Tak jest, kręćmy się więcej. O matko, zaraz mnie nerwy puszczą. Słońce jest żółte, trawa zielona.
Deszczyk pada, słońce świeci, Baba Jaga masło kleci, ale to jest dramat. No gdzie bym tutaj nie objechał, zawsze na jakieś dziadostwo się właduje, nie? Żeby tylko się nie odpalił Rage Mode, chociaż nie, ja się tam nie odpalam przy grach, więc spokojnie. Spłyń, dobra, mamy to. Jedziemy. Nie w poślizgi, spokojnie, wyjdziemy z tego. Dobra, i luźno. Musimy, moi drodzy, naprawdę, że tak powiem teraz, skupić wszystkie szare komórki, które jeszcze mi pod czerepem zostały. Tak. Tak, Łachodron, tak, a jazda to się na pewno pomoże. No nie dam rady, nie? Nie dam rady dzisiaj. Jak tu się mam nie denerwować, no? Oni mają naprawdę albo więcej szczęścia, albo nie wiem czego. Wymijają wszystkich elegancko, a ja to co przejadę 2-3 km, czy tam 200-300 metrów, to już się ładuję na kogoś, nie? Co za dziadostwo. No i moi drodzy, nie widzicie, nie mogę poruszyć żadnego fajnego tematu, bo dekoncentruję się zbyt mocno wtedy i mi coś nie idzie. Może tym razem, żeby to jeszcze było ostatnie okrążenie, a tu jeszcze przede mną, nie? 4 okrążenia, kto to wymyślił? Jezu, żeby to było 6 okrążeń, to ja bym tego cały odcinek nie objechał, nie? Jezu. Dobra, jedź, nie odbijaj się. Jak piłka ping-pongowa, tylko proszę cię, jedź. Bździochu, bądź dobrym samochodzikiem, co? Dobra, ledwo co, myślałem, że walnę jeszcze tutaj w to rozwidlenie, to w ogóle się chyba skisił. Dobra, spokojnie. Moi drodzy, naprawdę progres póki co w tym odcinku jest zerowy. Dobra, te dziadostwa wyminięte. Póki co przewagę mam nie najgorszą. Nie najlepszą, jest po prostu średnio. Tak, teraz jeszcze mi tu widzę podkręcili ruch troszeczkę, co? Dobra, ze spokojem. Nie wierzę, ja na tym wyskoku znowu walnąłem gdzieś w boczną uliczkę, nie? No nie wierzę, co to ma znaczyć. Chociaż w sumie, moi drodzy, ja bym nie patrzeć z drugiej strony, nie? Bo zawsze trzeba we wszystkim odnajdować jakieś pozytywy. To takie zwycięstwo też lepiej smakuje, nie? Które przyszło w takim dużym trudzie. No, trzeba myśleć pozytywnie, moi drodzy, i w każdej, nawet najgorszej sytuacji odnajdować jakiekolwiek pozytywy. Chociaż tu jest z tym coraz trudniej. Bo ktoś mi tu depta po piętach tym gulfem. Ja szanuję mojego ropucha, ale ciebie nie. Nie wierzę. Nie wierzę, że to się teraz stało. Czy ja go dogonię? Wątpliwe. O mamo. Walnął? O ludzie, nie wierzę. Więcej szczęścia niż rozumu. Jasny gwint. No na farcie. Dobra. Dobra, spłyń. Odblokowałeś samochód. Pity Pablo, okej. Okay. Zdobyłeś 500 dolców, zwycięstwo z Super Street umieściło cię na okładce czasopisma. Odblokowałeś stadion, trasa odwrócona. Jesteś teraz 6 w trybie Tor. Ale farcik. Awans na 6 miejsce w rankingu wyścigów torowych. Okej, czyli pierwsze wystąpienie i pierwsza okładeczka dla naszego szkarłatnego bździocha. Co my tu mamy? Jasne światła, duży spoiler, 3 kółeczka. Prowincja, nie zostaje w tym wyścigu przez Inner City. No dobra, i tu mamy od razu 1000 dolców, no to nieźle. Naprawdę, moi drodzy, aż pod koniec tamtego poziomu, czy też przejazdu, aż zamilkłem, bo po prostu, no, mówię nie, koniec świata. Teraz mam nadzieję, moi drodzy, będzie dużo lepiej. Bo furka naprawdę ma świetne osiągi. Niczego temu samochodowi nie brakuje, temu naszemu bziochowi. Wydaje mi się, że troszeczkę zabrakło na pewno w połowie mojej umiejętności, ale też w drugiej połowie zabrakło po prostu zwyczajnie szczęścia. Mam nadzieję, że teraz się jakoś tam odkujemy. Chociaż widzę, że tutaj, jak w poprzednim odcinku, że tak powiem, Underground był trochę uśpiony, jeśli chodzi o poziom trudności, to teraz chyba znowu dokręca srogo śrubę.
jedziemy tu, bo w tę stronę to mogę sobie pozwolić na ten skrót, bo tak się nie będę odbijał mocno. Dobra. No i moi drodzy, eliminacja, tak, czyli broń Boże być ostatnim, bo spadniemy z rowerka już po pierwszym kółku. Dobra. I moi drodzy, jeszcze wracając do tych, do tematów takich, wiecie, ogólno jezdnych. Muszę wam powiedzieć, że w tym roku jeszcze czeka mnie niestety straszliwa rzecz, ponieważ będę musiał zrobić rozrząd, bo niedługo mi kilometry wyjdą, a że moje autko ma już swoje lata, więc o takie rzeczy jak rozrząd dbać trzeba. I broń Boże tej furki mojej nie forsować. Ale powiem wam szczerze, wolę robić wszystkie takie naprawy te konieczne, czy też nawet nie do końca konieczne. Wolę robić to naprawdę na bieżąco, bo później to się naprawdę lubi nawarstwić i później naprawdę z portfela ubywa dużo, dużo pieniążków. A tak jak się co roku coś robi, to się aż tak mocno tego nie odczuwa. A wiadomo, że każde auto, ojojoj, było blisko, każde auto, nawet najbardziej wdzięczne i najmniej, że tak powiem, wymagające wkładu finansowego, to zawsze będzie skarbonką, bo zawsze gdzieś tam coś się nawywija. A to się luz zrobi, a to się zapali jakaś kontrolka, nie wiem, czy tam jakieś inne bariery elektryczne się porobią, więc każde auto jest skarbonką mniejszą, większą, ale jest. A tu, moi drodzy, z tego co widzę, naprawdę idzie bardzo dobrze. Po prostu ja bym nie ten Need for Speed, nie? Ja nie wiem, czy wystarczyła zmiana trasy, czy po prostu już się rozgrzałem. Wydaje mi się, że to pierwsze. Więc jest spokojem. Bardzo dobrym hamulcem ma ten nasz bździoch. Naprawdę szanuję mocno. I teraz automatu jakoś dziwnym trafem auto stało się normalnie sterowne, nie jest na sterowne. Więc wydaje mi się, że troszeczkę brzydko oceniłem naszą nową maszynę. Po prostu tamten odcinek dawał takie wrażenie, że autko byłoby nadsterowne, nie? Po prostu skakałem jak małpa na gumie i tyle. Oj, dobra. Spoko luz. I to już jest ostatnie okrążenie? Kiedy to tak zleciało? A no tak, no bo wiadomo, że jak my ciśnienie powyżej 200 na godzinę co rusz, no to nie dziwne, że te okrążenia mijają jak marzenie. Oj. Dobra, ledwo co minąłem tego busa. A no tak, przecież zostaliśmy tylko my dwaj. Ale ja mam 6 sekund przewagi, więc nawet jakbym coś walnął, odpukać, to i tak by się nic nie stało. Dobrego. Okej, mamy to. Fantastico. Dobra. Odlokować winyle plemiona poziom pierwszy, zdobywasz 1000 dolców. Odlokować kolejne ulepszenie wyglądu, poziom trzeci reflektorów. Jak reflektorów poziom trzeci, jak ja w ogóle pierwszego poziomu nawet nie mam? Czekajcie, tuning, wygląd. Wygląd i dodatki. Przednie światła, aha, czyli teraz się blokuje. Te nie. Te by chyba pasowały, nie? Mhm. Dawaj. Nie po oczach, synek, nie po oczach. Dobra, kolejny wyścig, moi drodzy, przed nami. Sprint przez stadion. Donate in Frey. Informacje, zmierz się z trzema gorącymi hatchbackami w sprincie do stadionu. Lecimy. Czyli, moi drodzy, w poprzednim odcinku troszkę się odkułem, co mnie cieszy. Ale czasami, moi drodzy, tak się zdarza, że jest jakaś trasa pod górkę. Tym niemniej, moi drodzy, już jesteśmy na pewno za półmetkiem naszej tutaj rozgrywki. Zobaczymy, jak będzie szła ta druga połowa gry, bo pierwsza, no wiadomo, że były fejle, ale no, w drugiej może być zdecydowanie ciężej, bo jakby nie patrzeć, no gra z pewnością nie stanie się łatwiejsza. Tak jak zresztą wspominałem, tutaj czas reakcji będzie słowem klucz, bo przy prędkości 100 na godzinę czy 150 to mamy dużo więcej czasu niż jadąc prawie 300, tak? Na reakcję, więc tutaj trzeba będzie mieć to zdecydowanie na uwadze, ale naprawdę furka ma fajne hamulce. Tutaj zdecydowanie na plus. Czyli sprint, moi drodzy, będzie trwał około 2 minutek, tak więc wydaje mi się, że jeszcze tego draga łykniemy. Jezu, jak to zabrzmiało. Kłachodron śledziu, niedźwiedź skór na niedźwiedziu, bo zaraz spadnie z rowerka. Bo tu mnie chce gościu wyprzedzić i coś tu próbuje, chyba tym fokusem, ale nie wiem, czy mu się to uda. Dobra. Przejedziemy tego draga i może jeszcze jakąś jedną traskę. Chciałbym, żeby był jakiś drift. Po pierwsze dlatego, że chciałbym odpocząć troszeczkę, bo wiadomo, że drift jest zawsze etapem wypoczynkowym dla mnie. A dwa, że chciałbym zobaczyć, jak się ślizga nasz właśnie bździoch. Dobra, o matko, znowu będzie ten etap podbijający furę.
Ja nie wierzę, no naprawdę. O ludzie, to już kisnę. No nie, że tu się będę tak odbił jak piłeczka, Boże. To przejdźmy to dziadostwo jak najszybciej, żeby mi to z głowy. Dobrze, żaden tutaj zbóg z tego, z ruchu ulicznego się tu nie pałęta. Przynajmniej tyle dobrze. Dobra, tu sobie zrobimy tak, skrócik, okej. Mhm, to jest ta sama tutaj, ten sam etap, w którym się tak mocno męczyłem. Ale on się zdaje dużo bardziej znośny, kiedy nie ma ruchu ulicznego. A to jest oczywiste, nie? Dobra, więc ze spokojem. No, czyli moi drodzy, tutaj jesteśmy odkuci absolutnie. To chyba już nie ma co się zepsuć. Dobra, nawet sobie walniemy nitro, a co? Kto bogatemu zabroni? Cyk. No i cyk, prawie 280 na mecie, no to grubo. Dobra, i co dostajemy za to? Winyl Yokohama, 1000 dolców, odblokować kolejne ulepszenie wyglądu, poziom trzeci tylnych świateł. Szanuję. Tuning, wygląd, dodatki, tylne światła. Mhm. Te są fabryczne, są średnie. Te są super. Dobra. Czy nasza furka zdobywa więcej reputacji? I tu mamy co? Dwa dragi pod rząd. Świeć, mały świeć. Mhm. Co to? Reklama filmu E.T.? Main Street. Informacja od Kluta. Ten neon pokazuje, jak bardzo samolot Kluta jest przerobiony. W tym dragu sprawdź, czy jest tak szybki, na jakiego wygląda. Sprawdzimy. No teraz będzie ciekawie, nie? Pierwszy drag na nowej furze. To dopiero będzie ciekawe doświadczenie. Już się boję. No, dawaj. Źle chyba tak nie jest, mi się zdaje. Tylko za późno robię te zmiany, coś. Ten ale mnie odstawił tu, Boże. Dawaj go. Nie damy się tak łatwo, oczywiście. Oj, albo się damy tak łatwo. Jeszcze raz. O, coś czuję, że tu będą powtóreczki. Po raz wtóry. Dobrze, perfekcyjna weszła. Za późno znowu. Pierun by to szczelił. I cyk, dobra. Ten znowu tu świruje. Tylko, że on się chyba... Oj, tu bokiem. Dobra, jedziem. Z drogi. No, nie. Jeszcze raz. O, Matulu. No, dobra. Dobra, zmiana weszła, nieźle. Za późno znowu zaś. Tego tu teraz przyblokujemy. Za późno, dużo za późno, wleciało wszystko. Nadrobimy to jakoś. Nie będzie lekko. Ale może. Jak ja to przejadę, to będzie sztos. Przejechałem, bo skisnę. Ja przecież w momencie zapomniałem biegu zmienić z drugiego na trzeci, nie? Masakra. Dobra, 1000 dolców, kolejne ulepszenie wyglądu, poziom trzeci neonu. No super, same wizualia. Wygląd, dodatki, neon. Albo ja neonu nie zmieniłem. Ha! Dobra, to sobie zrobimy złoty. Czerwony migający neon, nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba. No, bo zapomniałem zmienić neonu. Czyli też przy okazji go zmieniłem. Kolejny mój drugi drag, prosto w górę. 14NY Construction odwrócone. Nie ma ruchu tej nocy. To mi się już podoba. Skoncentruj się na zmianie biegów, zdobądź zwycięstwo i zajmij 6. miejsce w rankingu. Lecimy. Zobaczymy. Jak nie ma ruchu, to może się nawet uda. Sprawdzimy. Czy to pyknie, czy nie. W sumie dawno żadnych mistrzostw nie było, tak nawiasem mówiąc, nie? Dobra, na razie nieźle. Perfekto. Uwaga. Perfekto. Ogień. Perfekto. I teraz czekajcie. Tutaj nie wiem, czy nie będzie przeskoku na końcu z pociągiem. Jeżeli nie, to mamy to z głowy, z automatu. Naprawdę to będzie takie proste. Nie wierzę nawet w to. Czyżby 290 na budziku? 26 sekund i objechane. Bo skisnę. Shame.
Dokładnie, się wszyscy wstydzą. 1500 dolców, jesteś szósty w dragu. Pięknie. I moi drodzy, przechodzimy od razu do mapy wyścigów. Styl wolny, kolejny drag. Znaczy pierwszy w tym odcinku. Czwarta trasa driftu, informacje, będzie szósty w rankingu, jeśli wygrasz we wszystkich wyzwaniach tego driftu. Spoko. No i moi drodzy, na koniec odcinka będę się mógł zrelaksować w naszym szkarłatnym bździochu, chociaż trochę. Sam jestem ciekaw, jak ta fura się ślizga, co ona potrafi. O matko, ona się ślizga już na starcie grubo. Dobra, czekajcie, tu cyk. No tak jak zresztą zwykle, nie jest trudno. Można sobie to... O matko, mogę sobie na jakąś tam nawet lekką nonszalancję pozwolić. 16 tysięcy za drift. Objedziemy to w moment. To mi się podoba, moi drodzy. Fajnie, że się udało te straty z początku odcinka w miarę nadrobić. Dwa szybkie dragi. Więc fajnie. Zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Ale póki co ogólnie, moi drodzy, jestem z tych tutaj postępów w miarę zadowolony. Gdyby naprawdę nie sfailował tak tego pierwszego, początkowego etapu, bylibyśmy dużo dalej. Ale wiadomo, że... Oj, to był dopiero fail. Wiadomo, że faile są też integralną częścią gry, każdej, nie tylko undergrounda. Ale powiem wam, że pięknie z takiej dalszej kamery. Z takiej dalszej kamery to naprawdę nasz bździoch się prezentuje po prostu cudownie. Naprawdę świetna maszyna. Czekajcie tu delikatnie. Ja tam się specjalnie starać nie muszę, bo i tak mam sporą przewagę. Dobra. Wiadomo, że fura ma dużo większe osiągi, dużo lepsze osiągi. I trudniej nad nią zapanować, to jest oczywiste. Cyk. 10 011, nieźle. Dobra. Nie no, ze spokojem. Tutaj naprawdę nie ma żadnego problemu. Może jakaś fajna nagroda jeszcze by wpadła pod koniec. Nie wiem, jakieś dachowe wloty powietrza albo coś. Też bym nie pogardził. Czy tam nawet jakiś może nowy zderzak na przód czy na tył, czy nowy spoilerek może. Zobaczymy, czym nam tutaj właściwie gierka rzuci. Dobra, to w ogóle mamy już maksimum łączenie tych razy 5 punktów stylu chyba. To się tyczy do punktów stylu, więc nie jest źle. Chyba za każde uderzenie tracimy jeden mnożnik. Ulala, troszeczkę za ostro. To już jest ostatnie kółko? Serio, kiedy to zleciało? To ja nawet nie wiem. Dobra, to był nawet fajny driftik. I teraz na koniec spokojnie, skromnie za 900, dziękuję. Pyknięte. I co dostajemy, moi drodzy? Gratulacje, odblokowałeś winyl na maskę plemiona poziom 3, odblokowałeś winyl Jackson Racing, odblokowałeś winyl Kenwood. 1500 dolców odblokowałeś Toyota Supra 1998 rok. Jesteś szósty w drifcie. Co tak trzasło? Nawet nie wiem. Chciałbym sprawdzić tą Toyotę Suprę. Toyota. Supra. Ładna maszyna. Ale nasz szkarłatny bździoch jak dla mnie ładniejszy. Ładniejszy tyłeczek ma. Co za mapa wyścigów? Kolejny driftcik przed nami, ale moi drodzy, tego w tym odcinku już nie zdążę zrobić. W sumie nawet nie chcę. W następnym, moi drodzy, sobie to pykniemy. Pozwólcie, że sobie zrobię save'ika. Ok. No i cóż, moi drodzy, mimo początkowych tutaj faili, mimo problemów, udało nam się, moi drodzy, nabyć nową furę naszego szkarłatnego bździocha. Udało się przejechać parę etapów, więc odcinek mogę uznać za udany. No i cóż, moi drodzy, dalsze nasze poczynania w trybie underground będziemy sobie ogarniać i objeżdżać w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Need for Speed Underground. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!